śpi do was. A więc jak widzicie, jelenie są łanie i dzielaki. Ja zawsze chodząc na zrzuty, nie chodzę tylko z rana, żeby obskoczyć pola, czy tam pobiegać bez sensu po lesie. Dużo godzin spędzam właśnie na ambonie, na obserwacji. Wiem wtedy, co wychodzi. Czy to są beki, czy to są łanie, czy warto chodzić, czy nie warto. Jak wiadomo, no łanie brzemienne, nie ma im co tam przeszkadzać. Także wiem, że w to miejsce nie muszę wchodzić dzisiaj. Niech one tam sobie żerują spokojnie. Śmigam na następne wtedy stanowisko. Zobaczyć może gdzieś tam ślady żerowania byków. Czy prośba do was jeszcze, do młodych zbieraczy, bo starsi wiadomo, wiedzą, o co chodzi. Żeby nie ganiać tej zwierzyny. Jak widzicie byka z jedną tyką, nie biegajcie za nim, bo to jest bez sensu. Może zrzucić za 4 dni. Często spotykam też ludzi, którzy psy puszczają na byki, bo zobaczy, że ma jedną tykę, żeby gonił, żeby strącił. No bez sensu, to jest dla mnie całkowicie. Takich rzeczy w ogóle nie powinno mieć miejsca, nie powinniście tego robić. No bo to jest bez sensu, mówię, nieraz byk 4 dni z tyką jeszcze przechodzi i dopiero zrzuci. A jak przegonicie te byki, no to wiadomo, co będzie, nie? Nie znajdziecie tych tyczek, bo pójdą one 10 km dalej, już nie będziecie wiedzieli, gdzie są. Także mam nadzieję, że do młodych trochę trafi. No i do tych mniej doświadczonych zbieraczy też. Oczywiście, nie? Czym mogę, tym się podzielę. Dobra, pozdrawiam was serdecznie. Zaczynam dzień. Trzymajcie się.